W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pokoju przypadającego na 21 września w Wieluńskim Domu Kultury zorganizowano specjalny happening, w którym udział wzięli uczniowie jednej z klas szkoły podstawowej nr 4. Ich zadaniem było namalowanie flag na ogromnych kontynentach, które dla nich przygotowano. Na jakim my jesteśmy tutaj kontynencie? Na Afryce. Jakie w Afryce są państwa? Bo ja rozumiem, że malujecie flagi, tak? Państw występujących na tym właśnie kontynencie, tak? Ponad 50. 50? Tak, tak? Ponad. Ponad 50. Wszystkie tutaj zmieszczą się? Chyba nie bardzo. No, mamy nadzieję, że się zmieszczą. Tak? Dziewczyny, fajna to jest zabawa. Poznaje się przy okazji państwa, ich flagi narodowe, tak? No, właściwie to tak, bo trzeba było się najpierw troszeczkę pouczyć, żeby zapamiętać, jakie mniej więcej są flagi, nazwy państw, ale jak już... to można się bardzo fajnie pobawić i poznawać różne nowe kraje i kontynenty. No nie wiem, czy zdarzyło wam się już być może w Afryce w jakimś kraju? Jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, tak? Ale pewnie chciałybyście się kiedyś wybrać, co? Moim marzeniem by było wybrać się do Egiptu albo do Tunezji. Na jakim my tu jesteśmy kontynencie? Ameryka. Ameryka, tak? I co tutaj za flagi muszą się znaleźć? No ja rysuję Kanadę. Kolega, co rysujesz, Kasper? No, powiedział. Kolega rysuje, jak widzę, flagę Stanów Zjednoczonych, tak? Tak. No i tu jeszcze kolega Meksyk narysował. I tam jest Benidania. No niezły Meksyk tutaj macie rzeczywiście z tym malowaniem, trzeba powiedzieć. Tak. Co, podoba wam się taka zabawa? No, super jest. Super jest? Nie ma lekcji. Który z tych kontynentów tak według ciebie jest taki na świecie najciekawszy, najciekawsze państwo, jakbyś mógł coś powiedzieć o tym? No, według mnie... Kanada. Kanada, tak? Chciałbyś tam kiedyś polecieć? Mhm, tak. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, wzięły pędzle, farby i malują piękne flagi różnych krajów, na różnych kontynentach. Widać tutaj radość w oczach dzieci. Wieluń, powinniście o tym wiedzieć, jest miastem, które jest członkiem takiego stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju. Jest to stowarzyszenie, które działa przy ONZ-cie. Tam, gdzie przedwczoraj prezydent Andrzej Duda miał wystąpienie programowe w związku z sesją Organizacji Narodów Zjednoczonych. Czyli nasze miasto należy do stowarzyszenia, które działa pod egidą właśnie ONZ-u. I stąd, skoro jesteśmy już w takim stowarzyszeniu, to również chcielibyśmy, żeby młodzi ludzie z naszego miasta tą ideę pokoju w świecie, w Wieluniu głównie, bo o to chodzi, że jeżeli chcemy mówić o pokoju, to najpierw ten pokój twórzmy wokół siebie, prawda? Czyli miejmy nastawienie pokojowe wobec swoich kolegów, koleżanek w szkole, wobec swoich sąsiadów, bliskich, rodziców, prawda, dziadków, braci, siostry, a później ten pokój musimy krzewić w tej przestrzeni szerszej. To jest bardzo ważne. Międzynarodowy Dzień Pokoju został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 września 2001 roku. Obchody tradycyjnie rozpoczyna sekretarz generalny ONZ, który uderza w nowojorski dzwon pokoju, na którym widnieje napis: Niech żyje absolutny pokój na świecie.